Miło mi, że jesteś znowu ze mną. Zapraszam Cię teraz na temat lekcji zadania z wykorzystaniem własności funkcji kwadratowej. Zanim przejdziemy do rozwiązywania zadań, które przygotowałam na to nasze spotkanie, to chciałam taki krótki wstęp zrobić. Otóż ten temat będzie zawierał, mój drogi, w zasadzie wszystko to, wykorzystanie większości, może nie wszystkiego, ale większości tego, co Cię już nauczyłam do tej pory w kursie. Czyli być może będziemy korzystać z postaci kanonicznej, postaci iloczynowej, postaci ogólnej. Będziemy korzystać z własności, czyli będziemy korzystać z tego, kiedy funkcja przyjmuje wartości dodatnie, kiedy ujemne, kiedy, jakie jest równanie osi symetrii, kiedy funkcja osiąga wartość największą, kiedy funkcja osiąga wartość najmniejszą, czyli z wielu rzeczy, które już Ci nauczyłam. Nie będę Ci tego wszystkiego przypominała teraz, bo byłoby to za dużo, żebym te wszystkie wzory przypominała i tak dalej. Tylko chcę Ci na początku, na wstępie tej lekcji powiedzieć, że w zależności od zadania będę pewne rzeczy Ci przypominała. Czyli jeżeli w zadaniu będzie mowa o osi symetrii, przypomnę Ci jej wzór. Jeżeli w zadaniu będzie mowa o miejscach zerowych, przypomnę Ci wzór funkcji kwadratowej w postaci iloczynowej. Jeżeli w zadaniu będzie mowa o wartości największej bądź najmniejszej, zacznę od tego, że przypomnę Ci, gdzie funkcja, w którym miejscu osiąga funkcja kwadratowa wartość największą bądź najmniejszą. Dlatego wstęp jest czysto teoretyczny, ja tylko poopowiadałam troszkę Tobie, natomiast zacznę już bez podawania Ci tutaj, bez przypominania Ci tutaj tych wszystkich wzorów na początku, przejdę z Tobą już do rozwiązywania zadań, żeby było oczywiście tak, jak być powinno. Super! Zadanie numer 1. Napisz wzór funkcji kwadratowej w postaci ogólnej, wiedząc, że przyjmuje ona wartości dodatnie wtedy i tylko wtedy, gdy x należy do przedziału od -8 do -2, zaś największą wartością tej funkcji jest liczba 2 1/4. No więc przeczytałam Ci treść, jest to treść taka słowna, prawda? Więc my z tej treści zapisu słownego musimy jednak coś wydobyć, takie najważniejsze rzeczy, które są w tej treści uwikłane. Czyli po pierwsze, jest oczywiście mowa o funkcji kwadratowej, no bo tym się zajmujemy teraz. I jest informacja taka, funkcja przyjmuje wartości dodatnie, ja zapisuję to jako f z plusem, wtedy i tylko wtedy, gdy x należy do przedziału od -8 do -2. To jest informacja, którą przepisałam z treści. Druga informacja. Zaś największą wartość funkcji, ja zapisuję f max, wartość największa tej funkcji to jest równa 2 1/4. I ja mam napisać wzór funkcji w postaci ogólnej, czyli ja tutaj zapiszę postać ogólna równa się pytajnik, tak? Czyli ja mam stworzyć tą postać ogólną. Otóż, zanim będziemy tutaj myśleć o postaci ogólnej, zaczniemy od tego, że mam pewne informacje w zadaniu. Nie są to informacje takie wprost jawne, z którego ja cokolwiek mogę i wywnioskować. Przynajmniej ta pierwsza, na pewno nie. Wszystko zależy od tego, jak dobrze zrozumiałeś już własności funkcji kwadratowej. Ja bym może zaczęła od tej wartości największej. Na pewno pamiętasz, że raz funkcja kwadratowa miała wartość największą, osiągała, a raz wartość najmniejszą. Spróbuj sobie wyobrazić, od czego to zależało. Otóż, mój drogi, zależało to od tego, czy ramiona są na dół, czy do góry. Na pewno sobie przypomnisz, że jeżeli ramiona były skierowane w dół, to ona właśnie w tym czubeczku tutaj osiąga f max, czyli wartość największą. A ten czubeczek to jest właśnie wierzchołek. A konkretnie wartość największa, to ja Ci tu już to tłumaczyłam, że wartość największa to jest Q. Czyli jeżeli podane w zadaniu jest f max równe 2 1/4, to tak jakby podane było Q równe 2 1/4. Ktoś może powiedzieć, to czemu ja tak od razu nie napisałam? No nie napisałam, dlatego że musisz umieć rozumować, musisz wyciągać wnioski, na podstawie pewnych informacji wyciągać wnioski. To też jest część matematyki, wyciąganie dobrych wniosków. Więc już pewną informację mam, że Q to się równa 2 1/4. No to teraz to już mam wykorzystane. Teraz spróbuję przejść do tej pierwszej informacji zawartej w zadaniu. Co to znaczy, że wartości dodatnich jest przedział podany na x-ach? Otóż, no pasowałoby sobie to narysować. Ja Ci tylko narysuję nie w układzie współrzędnych, tylko narysuję Ci oś liczbową. Dlaczego? Ponieważ, jak pamiętasz, odczytywaliśmy na wcześniejszych naszych spotkaniach, odczytywaliśmy wartości dodatnie, kiedy są, wartości ujemne i robiliśmy to jak mieliśmy super piękny wykres. Ale mi tu nie jest potrzebny jakiś ekstra wystrzałowy wykres. Mi jest potrzebny tylko jego szkic. Wiemy, że ramiona będą na dół, ale wiesz, ramiona mogą być na dół tak, że będzie wykres pod osią x, bo to jest oś x. Może się stykać idealnie z osią x w jednym miejscu, a może oś x przecinać w dwóch miejscach. I teraz spróbuj pomyśleć, żeby wartości dodatnie były od -8, to ja muszę zaznaczyć, do -2, to mój wykres musi wyglądać tak. Ja nie wiem, czy on będzie smukły, taki chudziutka parabola smukła, czy będzie taka szeroka parabola, ja tego nie wiem. Ale ja wiem na pewno, że ona tu osiąga wartości dodatnie. Tak, jak mnie poproszono na początku zadania, od x równego -8 do -2. I co ja z tego mogę wnioskować? Oczywiście widzisz, co wnioskuję. Ja z tego wywnioskuję Ci, że pierwsze miejsce zerowe to jest -8, a drugie miejsce zerowe to jest -2. Młodzież ma często z tym problem, że mając podaną jakąś własność, nie jest w stanie wykapować dalej informacji. Zatrzymują się i nie wiedzą, jak właśnie z informacji czerpać. Z informacji, które są zawarte w zadaniu, czerpać. Dowiadywać się tego, co mi jest potrzebne. No i teraz tak. Skoro podane są miejsca zerowe, to mi już w główce musi zaświtać. To jaka postać by pasowała? Oczywiście pasowałaby mi postać iloczynowa, więc ja ją przypomnę Tobie a w nawiasie x minus x1 i w drugim x minus x2. No to podstawmy pod tą postać. Oczywiście f od x równa się a w nawiasie x minus 8, czyli plus 8 i w drugim nawiasie x minus 2, czyli plus 2. No i tak, ktoś powie, no to już jest fajnie, mamy postać iloczynową, szybko pomnożymy, dojdziemy do postaci ogólnej. Otóż jest problem. Problem, bo nie ma a. Czyli musimy skorzystać jeszcze z pewnej informacji zawartej w zadaniu. Otóż pierwsza rzecz to jest taka, że mamy podane q. Możemy to zadanie zrobić na różne sposoby, ale ja przy okazji tego zadania chciałabym Ci pokazać wzór, o którym jeszcze nie mówiłam, a który się czasem przydaje. To znaczy, może gdzieś tam wcześniej wspomniałam, ale na pewno Ci nie zapisałam tak super, ekstra, ładnie, że jest taki wzór na P, ale nie na podstawie współczynników ABC, tylko na podstawie miejsc zerowych, że P liczymy jako średnia arytmetyczna miejsc zerowych. No to skoro ja mam w treści podane miejsca zerowe, popatrz jak szybko policzę P. Podstawię -8 dodać -2 nad 2, czyli mam -10 nad 2, czyli -5. A po co ja to Ci napisałam? No bo skoro P, skoro Q, no to przecież mogę napisać, jaki jest wierzchołek. Wierzchołek funkcji kwadratowej naszej ma współrzędne -5 i 2 1/4. Co mi to zatem daje? Daje mi to, mój drogi, bardzo dużo, ponieważ wierzchołek ma współrzędne P i Q, ale te P i Q możesz potraktować również jako zwykłe X, zwykłe Y. Skoro tak, to możesz to podstawić pod wzór. No to podstawiamy za f od x 2,1/4 równa się. Za a to wiadomo, że nic. I teraz za x -5 będzie dodać 8, za drugiego x -5 będzie dodać 2. No to przepisujemy 2,1/4 równa się. A razy -5 dodać 8 to jest 3 i -5 dodać 2 to jest -3. No to przepisuję 2,1/4 równa się. Muszę to wymnożyć, czyli 3 razy -3 to jest -9 i a piszę. No to teraz przerzucę stronami, albo może po prostu zwyczajnie przeniosę, czyli tu będzie 9, a jak przeniosę, a tu będę miała -2,1/4. Żeby mi się to teraz łatwo policzyło a, ja zamienię na ułamek niewłaściwy, czyli napiszę 9a równa się. I tu będzie 2 razy 4, czyli 8 dodać 1 to jest 9/4. Podzielę przez 9 i dostanę, że a to się równa, 9 tutaj mi się podzieli, idealnie z 9 -1/4. No to skoro tak mi wyszło, to ja do mojej funkcji w postaci oczywiście na razie iloczynowej, bo ogólnej jeszcze nie mam, podstawię tą minus 1/4. Otworzę nawias x plus 8 i drugi nawias x plus 2. No to teraz już jest, popatrz, bułka z masłem, bo teraz muszę przejść do postaci ogólnej. Czyli minus 1/4 przepiszę, a tu będę mnożyła nawias razy nawias, czyli x razy x, x kwadrat. Dodać x razy 2, 2x. Dodać x razy 8, 8x. Dodać 8 razy 2, 16. No to dalej. Dodajemy w nawiasie i mamy x kwadrat, dodać 10x i dodać 16. No to skoro tak, to muszę już na końcu tylko wymnożyć. I mam minus 1/4 razy x kwadrat, to jest minus 1/4 x kwadrat, dodać minus 1/4, a może się pośpieszyłam z tym napisaniem, dodać minus 1/4 razy 10, to będzie jednak na minusie, 10/4 po skróceniu 5 drugich x. I minus 1/4 razy 16 to będzie też na minusie. 16 razy 1/4 to jest 4. I to, co Ci teraz napisałam, mój drogi, to jest postać ogólna. A ja właśnie o taką postać prosiłam, o postać ogólną. Trudne zadanie, dlatego że ono wymaga myślenia. To nie jest takie zadanie konwencjonalne. Wiesz, masz postać ogólną, jedziesz, postać iloczynową liczysz. Albo masz postać kanoniczną, jedziesz, liczysz postać ogólną, tak? Na podstawie pewnych przekształceń Tutaj musisz pomyśleć, co mi dają wartości dodatnie. Czyli musisz idealnie umieć sobie wyobrazić wykres. A wykresów uczyliśmy się na poprzednim naszym spotkaniu. My dzisiaj nie rysujemy super ekstra wykresów. Jeszcze raz powtarzam. My tylko je tak sobie szkicujemy, żeby ten wykres mniej więcej oddawał rzeczywistość. Zadanie numer 2. Napisz wzór funkcji kwadratowej w postaci ogólnej, wiedząc, że przyjmuje ona wartości ujemne wtedy i tylko wtedy, gdy x należy do przedziału od minus nieskończoności do minus 2, suma od 3 do plus nieskończoności. A jej zbiorem wartości jest przedział od minus nieskończoności do 12 i 1/2. Dobrze, wypiszmy sobie zatem dane, czyli funkcja przyjmuje wartości ujemne dla x należącego i ja przepiszę przedział od minus nieskończoności do minus 2, suma od 3 do plus nieskończoności. Następna informacja. Zbiór wartości tej funkcji to jest przedział od minus nieskończoności do 12 i 1/2. I co mamy wyznaczyć? Mamy wyznaczyć postać ogólną. Znowu, tak jak poprzednio, zadanie to jest dosyć podobne do zadania pierwszego, po to, żebyśmy poćwiczyli dość trudne pojęcia, prawda, to wnioskowanie, żeby poćwiczyć. Więc pierwsza informacja. Znowu pomyślmy, jak musi wyglądać wykres tej funkcji kwadratowej, żeby ona miała taki zbiór wartości. To znaczy, czy ramiona są do góry, czy na dół? Myślę, że wykapujesz łatwo, że ramiona muszą być skierowane w dół. I wtedy właśnie będzie od minus nieskończoności do tego mojego czubeczka, konkretnie wierzchołka, a konkretnie do Q. Czyli wniosek z tego jest taki, że Q to jest 12 i 1/2. W tamtym zadaniu była informacja o wartości największej, tak? Natomiast w tym zadaniu jest mowa z kolei o tutaj zbiorze wartości, więc bardzo podobnie z wartości, ze zbioru wartości też jesteśmy w stanie odczytać Q. No to teraz dalej. Wartości ujemne. No to wartości ujemne, żeby móc oczywiście o nich cokolwiek powiedzieć, ja spróbuję znowu narysować taki prowizoryczny, oczywiście szkic naszego wykresu. Prowizoryczny szkic, powtarzam, dlatego, że zaznaczę tutaj minus 2 i zaznaczę 3. I teraz pomyślmy, wiemy już, że ramiona muszą być skierowane w dół, tak? Pomyślmy, jak musi wyglądać wykres, żeby właśnie dla tego przedziału i dlatego funkcja miała wartości ujemne. No musi ten wykres przechodzić przez te dwa miejsca zerowe, prawda? Przez naszą minus 2 i 3, czyli informacja dla mnie. Tu są wartości ujemne, tu są wartości ujemne, czyli dla mnie znowu informacja bardzo cenna, że miejscem zerowym jest minus 2 i miejscem zerowym jest 3, bo ma konkretnie być spełniony warunek, że wartości ujemne są dla takiego x-a z takich przedziałów, z takiej sumy przedziałów. Czyli ja z tego na podstawie rysunku wnioskuję, że Q wynosi 12 i 1/2, i że miejsca zerowe to jest minus 2 i 3. Korzystam z rysunku, który sobie przygotowałam, oraz informacji zawartych w treści. No więc skoro mam miejsca zerowe, no to znowu tak jak poprzednio napiszę Tobie postać iloczynową, no bo ona Ci się powinna od razu kojarzyć z miejscami zerowymi. No to piszemy a, otwieram nawias, x minus minus 2, czyli plus 2 i x minus 3. No i znowu jest problem taki, że nie mamy a, czyli to a musimy jakoś sobie wyliczyć, najlepiej na podstawie jakiegoś punktu. Ale widzisz, że masz q, pasowałoby Ci p. I znowu specjalnie dlatego ja wybrałam jeszcze raz zadanie drugie, które jest podobne do zadania pierwszego troszkę, żeby z Tobą jeszcze raz wyćwiczyć ten wzór, który podałam Ci nowy. Czyli na tym spotkaniu możesz potraktować, że tak jakby uczymy się wzoru nowego, którego wcześniej być może nie spotkałeś. Czyli liczymy p. p to się równa minus 2 dodać 3 nad 2. No to po policzeniu wyjdzie 1/2. No nie najlepiej, wiadomo, wolelibyśmy całości, ale nic na to nie poradzimy, zwłaszcza że q też jest ułamkiem. Zatem napiszę Ci wierzchołek, ma współrzędne 1/2 i 12 1/2. Oczywiście powiesz mi, że wierzchołek to powinnam podpisać p i q. Oczywiście mogę, ale lepiej mi pasuje do tego zadania x i y, dlatego że ja już wybrałam postać iloczynową. Ja nie będę przechodziła na kanoniczną, chociaż oczywiście mogłabym, ale nie będę już przechodziła, no bo już taką sobie postać wybrałam. No to teraz za f od x postawiam 12 1/2 równa się a, nie mam, otwieram nawias x, czyli u mnie 1/2 dodać 2 i w drugim nawiasie 1/2 odjąć 3. No to 12 1/2 przepisuję, a razy 2 1/2 razy, a tu będzie minus 2 1/2. No żeby było wygodniej, to myślę lepiej ułamki niewłaściwe, czyli 2 razy 12 to 24 plus 1, 25/2 równa się. Teraz tu sobie zamienimy na ułamki niewłaściwe 5/2, a tu będzie minus 5/2. I przepiszę jeszcze 25/2 równa się. To pomnożę, czyli będę miała minus 25/4 i tak napiszę, bo mnożymy licznik z licznikiem, mianownik z mianownikiem, przypominam, i na środku a. No to teraz przeniosę zwyczajnie, żeby mi się znak zmienił. 25/4 a równa się minus 25/2. No to podzielę przez 25/4. Pamiętasz na pewno, że jak się dzieli, to się inaczej mnoży przez odwrotność. Czyli ja to może zapiszę minus 25/2 razy 4/25. Po skróceniu 25 z 25 to się skróci i tu będzie 2, czyli ostatecznie a mi wyszło równe minus 2. No całkiem super, nie? Wyszło nam a. No i teraz wracam do mojej postaci tutaj iloczynowej, czyli piszę f od x równa się minus 2, otwieram teraz x plus 2, x minus 3. Jest to postać iloczynowa, a ja chciałam ogólną. O to Cię poprosiłam. No to znowu ćwiczymy. Wymnażamy nawias x² później minus 3x plus 2x i pomnożę tu minus 6. No to dalej przepiszę minus 2, a w nawiasie przeprowadzę, tutaj będę przeprowadzała redukcję wyrazów podobnych, będę dodawała, odejmowała co się da. No to czyli minus 3x dodać 2x to jest minus x minus 6. No wiele się nie dało, ale coś zawsze i na końcu wymnażam. Minus 2x². Tu będę miała plus 2x i tu będę miała plus 12. Zatem to, co Ci teraz napisałam, to jest postać ogólna. A ja o taką postać ogólną właśnie poprosiłam w zadaniu. Trzeba było wyznaczyć postać ogólną, ale zanim to, popatrz, ile rzeczy musieliśmy wywnioskować. Zadanie numer 3. Funkcja kwadratowa ma tylko jedno miejsce zerowe, a osią symetrii jej wykresu jest prosta o równaniu x minus 5 równa się 0. Do jej wykresu należy punkt a o współrzędnych 2 i minus 1 4/5. Napisz wzór funkcji w postaci ogólnej i naszkicuj jej wykres. Zatem wypiszę, co tutaj mamy podane. Przede wszystkim mamy podane tak, że x minus 5 równa się 0 to jest oś symetrii. Ja to przepiszę. Następnie, że ma tylko jedno miejsce zerowe, czyli jedno miejsce zerowe. I jeszcze informacja, że do jej wykresu należy taki punkt o współrzędnych 2 i minus 1,4/5. Mamy napisać postać ogólną, następnie naszkicować wykres, dlatego przygotowałam tutaj układ współrzędnych. Może zaczniemy od tego. Oś symetrii ja raczej nie podawałam w takiej postaci. Raczej podawałam Ci w takiej postaci, że przenosimy minus 5 na drugą stronę i otrzymuję x równa się 5. Pamiętasz, jaki był wzór na oś symetrii? To był wzór x równa się p. To była oś symetrii. Zatem z takiej informacji ja powinnam wywnioskować, że p jest równe 5. Następna sprawa. Skoro funkcja ma tylko jedno miejsce zerowe, to pomyślmy, to miejsce zerowe musi być również, prawda, zawarte na, ono musi być tutaj zawarte na tej osi x'ów, jakbyśmy sobie popatrzyli na układ współrzędnych, i to jedno miejsce zerowe świadczy nam o tym, że mamy wzór, prawda? Mamy wzór na to miejsce zerowe, czyli x0 to jest to jedno miejsce zerowe i wzór jest minus b nad 2a. No ale gdybyśmy sobie tak popatrzyli, że taki wzór zastosujemy, no to troszkę mało danych, nie? No bo popatrz, ten wzór, ale możesz, dlatego napisałam Ci ten wzór, żebyś popatrzył, że przecież ten wzór tutaj jest taki sam jak wzór na p, o tym też mówiłam. Zatem tym miejscem zerowym, więc z tego ja mogę wywnioskować, że moim miejscem zerowym jest po prostu 5. A skoro tak, to znaczy, że ja mogę już powiedzieć Tobie, że wzór naszej funkcji w postaci kanonicznej bądź iloczynowej, bo w tym wypadku zobaczysz, postać kanoniczna pokryje nam się z iloczynową, będzie taki x minus x0 do kwadratu z przodu a, czyli u nas a w nawiasie x minus 5 do kwadratu. Tak? To jest, ale tylko wtedy taka postać iloczynowa, możemy ją zastosować. Przypominam Ci, jak mamy podane tylko jedno miejsce zerowe, to x0. To jest wzór, który Cię uczyłam na wcześniejszej lekcji, jak był temat postać iloczynowa funkcji kwadratowej. Jak było tylko jedno miejsce zerowe. A to miejsce zerowe sczytaliśmy właśnie tutaj z informacji zawartej w osi symetrii, że to miejsce zerowe jest równe p, a p to jest równe 5, więc ja mogę Ci napisać, że to jest 5 do kwadratu, że to jest 5, czyli jak podstawię tutaj, to mam ax minus 5 do kwadratu. No i teraz co? No to teraz jeszcze mam punkt, który mogę spokojnie tutaj podstawić. Zatem podstawiam, czyli minus 1,4/5 równa się a, otwieram nawias 2 minus 5 do kwadratu. No to zamienię na ułamek niewłaściwy, czyli mam 1 razy 5 plus 4, czyli mam minus 9/5 równa się a. I teraz 2 minus 5 to jest minus 3 do kwadratu, czyli to jest razy 9. No to może lepiej napiszmy tak, żeby to wyglądało ładnie, tutaj 9a. I przerzucam strony, tylko nie przenoszę, tylko przerzucam, żeby nic mi się znaki nie zmieniły. Dzielę przez 9, dochodzę do wniosku, że a to jest minus 1/5. Czyli ja Ci teraz już mogę napisać, że nasz wzór, wracam z powrotem do tego, to będzie minus 1/5 w nawiasie x minus 5 do kwadratu. I ten wzór, mój drogi, to jest zarówno postać kanoniczna, jak i iloczynowa. Znowu mówiłam Ci kiedyś o tym, że czasem postać kanoniczna może być taka jak iloczynowa. To jest miejsce na ten, to jest właśnie to miejsce, żebym Ci o tym wspomniała. Postać iloczynowa pokrywa nam się z postacią kanoniczną. A wiesz o tym, że do narysowania fajniej jest mieć postać kanoniczną. No ale poprosiłam o ogólną. No to jak poprosiłam o ogólną, to zróbmy z tego ogólną, czyli to przepiszmy, a tu podnosimy wzorem skróconego mnożenia. Pierwszy wyraz do kwadratu, czyli x kwadrat, odjąć podwojony pierwszy razy drugi, czyli 2 razy x, to jest 2x razy 5, czyli 10x, i dodać drugi wyraz do kwadratu, czyli 5 do kwadratu, to 25. No to pod spodem jeszcze zróbmy minus 1/5 x kwadrat, minus i minus da Ci plus, 1/5 razy 10 to jest inaczej 10/5, czyli 2x, i teraz 1/5 oczywiście będzie ze znakiem tutaj minus, 1/5 razy 25 to jest 25/5, czyli po prostu 5. I to jest postać ogólna, o którą prosiłam, czyli polecenie byłoby znaczyć postać ogólną, no to mamy. No ale trzeba jeszcze narysować wykres, a do wykresu jest potrzebna postać kanoniczna, więc ja tutaj podkreślę, więc Od czego będziemy startować? Najpierw narysujemy -1/5x² przesuniemy o wektor, wiesz jaki, 5 i 0, tak, bo P jest 5, a Q jest oczywiście 0 i dostaniemy wzór ten właśnie, a może napiszę w postaci kanonicznej, tak jak powinno być. No i robimy do tego tabelkę. Tutaj nie będziemy wiele punktów robić, takie, żeby się fajnie liczyły, czyli -5, 0 i 5. Nie będę innych punktów brała, 3 punkty wystarczą, dlatego że no, wychodziłyby ułamki, a nie będziemy tego robić. Czyli tak, może piątkę tym razem postawmy. 5 do kwadratu, czyli ja postawię -1/5 razy 5 do kwadratu. Czyli mamy -1/5 razy 25, to się oczywiście skróci i wychodzi nam wynik -5. Czyli ja tu napiszę -5, z tej strony oczywiście też -5 będzie, no a dla zera 0. Zaznaczę te punkty, jednostka standardowa oczywiście jedna kratka i dla -5 1, 2, 3, 4, 5 mamy -5, 1, 2, 3, 4, 5 i zaznaczam kropeczkę. Dla zera jest 0 i dla 5 1, 2, 3, 4, 5, dla 5 jest też -5. Na pewno widzisz tutaj, że ten wykres z 3 punktów to nie da się tak idealnie estetycznie narysować. No ale jak będziesz oczywiście chciał więcej punktów, to zrób więcej punktów. Ja tylko 3, żeby nie przedłużać. Ten wykres będzie bardzo, bardzo szerokim wykresem. Może nawet za bardzo przesadziłam. Dlatego, że współczynnik kierunkowy jest -1/5. Więc dlatego te wykresy są takie szerokie. Te parabole są szerokie. No to teraz będziemy go przesuwać o 5 jednostek w prawo, czyli ja na czerwono. 5 w prawo, czyli tutaj nam się pojawi kropeczka, 5 w prawo, tu mi się pojawi kropeczka i rysuję sobie ten wykres. No staramy się, żeby jakoś ten wykres wyglądał. Tutaj już nie wiem, czy się zmieszczę, może się zmieszczę chyba na samym końcu, bo mam ustawioną taką jednostkę na 10, no i tyle, bo więcej mi się tutaj nie zmieściło i ja ten wykres tutaj podpiszę. -1/5 x -5 do kwadratu. I ten wykres, który Ci tutaj narysowałam, no ten czerwony trochę mi ładniej wyszedł niż ten czarny, ale to oczywiście są rysunki takie nieidealne, prawda, ale oddające to, co powinno być, czyli oddające mniej więcej kształt tej naszej funkcji kwadratowej. Mieliśmy narysować też wykres tej funkcji kwadratowej. Widzisz, że jest to funkcja taka szeroka, szeroko ma ramiona rozstawione ze względu na ten współczynnik, który jest ułamkiem. Ułamkiem z przedziału od -1 do 1. I wtedy, jeżeli jest ułamek z tego przedziału, no to te ramiona są takie szerokie. Gdyby natomiast był współczynnik na przykład -5, to byłyby takie smukłe ramiona w dół. Gdyby był 5, to by były smukłe ramiona w górę. To takie, widzisz, informacje, które wykorzystujemy w trakcie, uczyliśmy się na poprzednich naszym spotkaniu, ale tutaj ćwiczymy cały czas, ćwiczymy właśnie własności funkcji kwadratowej i również rysowanie wykresów. Zadanie numer 4. Naszkicuj wykres funkcji kwadratowej, wiedząc, że funkcja ta jest rosnąca jedynie w przedziale od -nieskończoności do -2. Zbiorem wartości jest przedział od -nieskończoności do 4, zaś do wykresu należy punkt A o współrzędnych -1 i 1. Następnie podaj drugi argument, dla którego funkcja przyjmuje wartość 1 oraz wyznacz wzór tej funkcji. Więc zacznijmy od przepisania informacji, czyli funkcja rośnie dla x należącego i teraz w przedziale mamy podane od -nieskończoności do -2. Dalej, zbiorem wartości jest przedział od -nieskończoności do 4 domkniętej, zaś do jej wykresu należy punkt o współrzędnych -1 i 1. I teraz może zacznijmy od tej pierwszej części, czyli od narysowania wykresu, a później przeczytamy sobie dalszą część. Oczywiście tak, pasowałoby nam pewne informacje wywnioskować. O tym, czy funkcja rośnie, czy maleje, mówiliśmy sobie i mówiliśmy, że w przedziale jest uwikłany, tutaj w przedziale znajduje się gdzieś jedna ze współrzędnych wierzchołka. Otóż, skoro jest x, to tutaj musi być P. Czyli moja informacja, którą wydobywam z treści, jest taka, że P jest równe -2. Dalej, skoro podali mi zbiór wartości, to ja z tego przedziału wydobywam Q, czyli Q jest równe 4. Dzięki czemu mogę napisać, że wierzchołek ma współrzędne -2 i 4. No to spróbujmy zaznaczyć na naszym układzie współrzędnych już wierzchołek o współrzędnych -2 i 4. -2 i 4. 1, w tą stronę 1, 2, 3, 4. Zaznaczam, a tutaj też sobie tam pozaznaczamy. -2 i 4. I tu będzie mój wierzchołek. Ma współrzędne -2 i 4. Jeszcze jedna informacja. Wykres przechodzi przez punkt o współrzędnych -1 i 1. Czyli popatrz, gdybym postarała się w miarę estetycznie narysować ten wykres, to popatrz, on będzie przechodził przez ten punkt. Więc musi być taki w miarę szczupły ten wykres. Ale rysując taki wykres, popatrz, no to on nie jest jakiś super ekstra estetyczny. Dlatego, że co? Zaznaczyłam tylko wierzchołek, zaznaczyłam tylko ten punkt A i z tych informacji postarałam Ci się narysować wykres. Nie jest on idealnie narysowany, no bo wiesz, jak ja Cię uczyłam rysować wykresy funkcji kwadratowych z postaci kanonicznej, pasowałoby narysować. Trzeba byłoby narysować jednomiar kwadratowy, przesunąć o wektor i dopiero ten wykres by powstał. Ale ze względu na to, że to zadanie składa się z kilku etapów, bo jeszcze jest druga część zadania, to ja myślę, że już jako podsumowanie naszego spotkania tego, myślę, że taki wykres sobie już zostawmy. Nie będziemy już tego robić z przesunięciem o wektor, tylko taki wykres sobie tutaj zostawimy, ewentualnie na końcu skorygujemy, czy kształt nam pasuje, czy nie pasuje, czy coś przeciągnąć dalej. To jest wykres naszej funkcji. Ja nie znam jej jeszcze wzoru, dlatego ja tylko tyle napiszę. Y równa się f od x. No i teraz tak, trzeba było w zadaniu oczywiście powiedzieć tak, podaj drugi argument, dla którego funkcja przyjmuje wartość 1. Mamy podać drugi argument. I teraz powtórzę, żeby to zrobić, to wystarczy, że popatrzymy sobie, gdzie funkcja przyjmuje wartość 1. Ja przełożę moją linijkę na jedynce i teraz tutaj Ci narysuję taką linię przerywaną, która obrazowałaby nam funkcję stałą właśnie y równą 1. I teraz my wiemy, bo podane jest w treści, że mamy już jeden argument, dla którego wartość wynosi 1. Ale potrzeba nam drugiego argumentu. I teraz jak najlepiej policzyć? Popatrz, że tu jest jeden punkt i tu jest gdzieś drugi. No, ale fajnie by było go jednak obliczyć, a nie tak podać z wykresu. Więc jak do tego podejść? Pamiętasz, mówiłam Ci, że P możemy obliczyć na podstawie miejsc zerowych jako średnia arytmetyczna miejsc zerowych. Oczywiście. Ale również P możesz obliczyć jako średnia arytmetyczna dowolnych xów, ale mających taką samą wartość. Czyli popatrz, ja nie wiem, ile ten x wynosi. Załóżmy, że ten x, no tutaj by mi pasowało odczytać, ale ja nie wiem. Ale wiem, ile wynosi P. Moje P wynosi -2 równa się. Znam jednego xa, dla którego wartość jest 1, to jest -1. I nie znam drugiego x, no niech on się też nazywa x2, ale żebyś nie pomyślał, że to jest miejsce zerowe. To jest po prostu drugi x, dla którego wartość wynosi 1. To nie muszą być tylko i wyłącznie miejsca zerowe. Czyli taka jakby teraz troszkę upewne uogólnienie Ci podaje, troszkę rozszerzenie Twoich informacji, prawda? No to teraz razy 2, czyli mam -4 równa się -1 plus x2. Jak tu przeniosę, to mam -3 równa się x2, czyli wniosek z tego, że jest taki drugi punkt, nazwę go B, który ma też wartość 1. Jest to punkt o współrzędnych -3 i 1, czyli ja teraz nie wyznaczam miejsca zerowego. Ja teraz sprytnie, bardzo sprytnie, posługując się pewnym uogólnieniem tego mojego warunku, wyliczyłam Ci, że ten drugi argument to jest -3. A popatrzmy na nasz wykres. No popatrz, prawie że idealnie -3. Czyli jeden z argumentów, który ma wartość 1, to jest -1, a drugi z tych argumentów to -3. No mój wykres praktycznie oddaje to, być można powiedzieć, prawie idealnie. No dobrze. No ale druga część zadania było jeszcze wyznacz wzór tej funkcji. Nie powiedzieli jaki. No to jak nie powiedziałam Ci jaki, to taki jaki Ci będzie wygodnie. Albo postać kanoniczna, albo ogólna, albo iloczynowa. Oczywiście najlepiej Ci będzie zrobić postać kanoniczną, no bo mamy dużo informacji. A nie znam, wiem tylko, że ramiona na dół, więc wyjdzie ujemne, ale nie wiem ile. Otwieram nawias x minus p, czyli u nas będzie +2 do kwadratu i +q, czyli +4. No i teraz pod ten wzór na postać kanoniczną nie mogę wierzchołka podstawić, no bo on już jest zawarty, ale mogę ten punkt o współrzędnych -1, 1 albo ten punkt, jak komu pasuje. No ale wezmę ten, czyli 1 równa się a w nawiasie -1 + 2 do kwadratu dodać 4. No to teraz 1 równa się. Tu jest oczywiście w nawiasie 1 do kwadratu to jest 1 razy a to jest i tak a, dodać 4. Jak przerzucę, to mamy -a równa się 4 odjąć 1, czyli -a równa się 3, czyli a równa się -3. Zatem mogę napisać wzór w postaci kanonicznej. -3, czyli cofam się do tego, otwieram nawias x +2 do kwadratu i +4. To jest oczywiście postać kanoniczna. Ja nie poprosiłam o konkretną postać, więc możesz tak zostawić, ale żebym coś Ci tutaj dopowiedziała, to ja zrobię jeszcze postać ogólną, czyli oczywiście -3 przepiszę, tutaj wzór skróconego mnożenia x² dodać podwojony pierwszy razy drugi, czyli 2 razy 2 to jest 4, razy x 4x, dodać 2 do kwadratu, czyli 4 i za całością 4. No to f od x równa się -3x², bo to wymnażam, -12x, dalej -3 razy 4 to jest -12 i +4. No to jeszcze jedną rzecz zrobię, czyli na końcu dodam wyrazy wolne i będzie -8. I to jest postać ogólna. Ja ją zrobiłam celowo tutaj, żeby Ci pewną rzecz jeszcze pokazać. Natomiast oczywiście postać kanoniczna też wystarczyłaby w tym konkretnym moim poleceniu. Jeżeli ja podaję podaj postać, to obojętnie, którą masz ochotę, to zostawiasz. No, która jest łatwiejsza. Dobrze, a dlaczego chciałam tą postać ogólną? Dlatego, że chciałam Ci zwrócić uwagę na pewną rzecz, na wyraz wolny. Otóż wyraz wolny jest -8, a ja Ci powiedziałam, że nie będziemy tego wykresu robić tak ładnie z przesunięciem o wektor, no bo chciałam Ci inaczej pokazać, że też można to rysować, ale chciałabym, żebyśmy jeszcze jedną rzecz powiedzieli. Jeżeli wyraz wolny jest -8, to znaczy, że nasz wykres powinien przechodzić przez punkt o współrzędnych 0 i -8. Czyli ten wyraz wolny świadczy Ci o tym, jak wysoko bądź nisko wykres przecina oś y. Wykres przecina oś y, czyli to oznacza, że mój wykres, popatrz ten, który mam, powinien na -8 przeciąć moją oś y, czyli -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8. Więc gdybym chciała mieć ekstra estetycznie, to ja powinnam teraz tutaj tak poprowadzić, żeby mi dopiero na -8 przebiło oś moich y-ów. No a tutaj oczywiście tak lecę, żeby było w miarę symetrycznie. Więc ten wykres, popatrz, jest fajny, ponieważ ja tutaj Ci pokazuję jeszcze, ten narysowany wykres pokazuje nam tutaj jeszcze to, że przecięcie z osią y jest dla wartości -8, czyli na -8 na osi y przecina mój wykres właśnie tą oś. Dlatego to taka ciekawostka, dygresja, może do czegoś nam się tam kiedyś sprzedać, może Ci się sprzedać na maturze, wiesz, tutaj dużo jest różnych takich rzeczy, które można by było dopowiedzieć, w zależności od tego, jakie zadanie rozwiązujemy. Ja oczywiście na tą lekcję wybrałam takie zadania, one są bardzo obszerne. One bardzo dużo nas uczą rzeczy i wyznaczania postaci, popatrz, kanonicznej, bo cały czas ją ćwiczymy, i wyznaczania postaci ogólnej, bo też ją ćwiczymy, i rysowania wykresu, i wyciągania najważniejsze czego? Wniosków z treści zadania. Myślę, że z takimi wiadomościami możemy brnąć dalej w świat tej bardzo ważnej funkcji kwadratowej, bardzo ważnej na poziomie podstawowym na maturze, jak i na rozszerzonym, ale my tutaj się skupiamy na module podstawowym. Bardzo ważna jest funkcja kwadratowa, bo na maturze musisz umieć własności funkcji kwadratowej. Musisz się orientować, jak narysować wykres funkcji kwadratowej, jak sczytać z wykresu pewne informacje, jak rozwiązać równanie bądź też nierówność i różne inne zastosowania funkcji kwadratowej. Zapraszam Cię już na kolejne spotkanie ze mną, na kolejną lekcję. Do zobaczenia.